Dzisiejszy dzień szczególny. Mamy nadzieję, że słońce macie Państwo w sercach i że z przyjemnością dotrwacie z nami do końca programu. 11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Wielce szanowni mieszkańcy Dzierżoniowa, spotykamy się dzisiaj w dzierżoniowskim rynku, aby w obecności wspólnoty lokalnej oficjalnie zainaugurować obchody jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody, których kulminacją będą uroczystości w listopadzie 2018 roku. To szczególne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku wynika z tego, iż w świadomości zbiorowej Polaków odzyskanie niepodległości funkcjonuje jako jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam wielki gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos potrafią rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnej dni, zwycięskiej chwały nadchodzą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj. Jest takie miejsce.